Dzień dobry widzowie. Kolejny mini wariant trafił na testy. Mowa oczywiście o mini komputerku Billing GTI. Brzmi trochę jak Golf, ale nie, nie jest to samochód, a mini komputerek GTI 12 Ultra z i9 12900H, czyli jest to laptopowa wersja procesora. Mam dzisiaj ambitne plany, aby do tego mini komputerka podłączyć zmodyfikowanego RTX-a 3070, który ma 16 GB pamięci VRAM. Jak chcę to zrobić? No właśnie, za chwilę Wam pokażę. Za tą zaślepką producent umieścił pełnoprawny slot PCI. No i co? Podłączamy kartę? No tak, niekoniecznie. Do tego będzie potrzebne jeszcze jedno urządzenie. Dedykowana stacja, aby podłączyć komputer razem z kartą graficzną. To montujemy oczywiście tutaj. W tym miejscu przykręcamy taką zaślepkę, aby komputer nam nie wyjechał. To również jest przykręcane. W komplecie również są przewody zasilające. Co prawda, jak widzicie, są tylko dwa gniazda, więc nie zaszalejemy z kartą graficzną, ale ta stacja wspiera również karty z serii RTX 4000, nawet 4090. Ale nie będę dzisiaj takim wariatem i nie będę podłączał takiej karty do tego komputerka. Jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Tego co widziałem, z masło zrobił taki eksperyment, ale musiał podłączyć dodatkowy zasilacz. Nie zostało umieścić jeszcze kartę w slocie PCI. Siedzi. Przykręcę oczywiście to chociaż jedną śrubką, żeby to ładnie złapać. Wpinamy przewody zasilające. Jeden tutaj, drugi w to miejsce. Wszystko pięknie, ładnie pasuje, jeszcze tylko zasilanie. W tym miejscu jest taki magiczny guzik, aby uruchomić zasilanie karty. OK. I teraz możemy uruchomić sam komputer. Przyznacie, że wygląda to bardzo fajnie. Taka mini platforma testowa do testowania kart graficznych. No, ciekawy temat. Teraz co? Lecimy z testami. Cinebench R23. Zwróćcie uwagę na maksymalną temperaturę podczas 10-minutowego testu. 88 stopni. Jak na takie małe urządzenie, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra temperatura. A teraz zgadujcie, ile uzyskałem punktów w multicore. Tak, ponad 16 tysięcy punktów. W 3D Marku uzyskałem wynik legendarny. Ciekawe, czy naprawdę jest to tak dobry wynik. Ponad 13 tysięcy punktów. Co sądzicie o moich testach? Dajcie znać w komentarzu. A teraz powiem Wam o jednym minusie, który może mieć znaczenie przy wykorzystaniu dosyć mocnej karty graficznej. Chodzi dokładnie o linię PCI. Zwróćcie uwagę, że slot jest wykorzystany tylko w połowie, czyli karta będzie pracowała razy 8. Przy słabszych kartach graficznych nie będzie to miało raczej wpływu. Natomiast jeżeli będziecie chcieli zamontować 4080, 90, spadek wydajności może być już zauważalny. Zanim dobiorę się do środka urządzenia, tak chcę to zrobić. Chcę zdemontować płytę główną, zobaczyć jak jest chłodzony procesor, czy producent zastosował tutaj ciekły metal, może PTM, a może zwykłą pastę. Pokażę Wam wizualnie, jak wygląda to urządzenie. Oczywiście mamy tutaj znowu prawdopodobnie aluminium, bardzo fajnie to wykonane. Przycisk power, USB, USB typu C, czytnik kart pamięci, co się rzadko zdarza chyba. No i oczywiście jack. Lecimy sobie na tył. Tutaj mamy widoczny radiator. Oczywiście gniazdo zasilania. Kolejny jack. USB typu C. HDMI, DisplayPort. Co dziwne, dwa porty LAN. I oczywiście kolejne USB razy 4. Dobrałem się do środka urządzenia. Zobaczcie, jaki mały zasilacz.
19-woltowy, 7,63 A. Kurde, fajnie to wymyślili. O czym wam nie powiedziałem wcześniej. Urządzenie posiada głośniki, czyli nie musicie nic tam podłączać. Macie już gotowe głośniki, które grają ok. Ja nie jestem jakimś tam audiofilem, dla mnie to wystarczy. Co do samej konfiguracji. Dwie pamięci DDR5, 16-gigowe, Cruciala. Dysk bodajże chyba też Cruciala, 1-terabajtowy. To jest właśnie DDR5 SODIMM, dwie kości, plus oczywiście tutaj dysk, który, zobaczę, demontuję. Tak, jest to dysk P3 Plus, czyli identyczny dysk, jak był w poprzednio testowanym Bilinku. No i teraz co? Rozbieram urządzenie dalej. Tutaj, zobaczcie, w tym miejscu jest antena, którą będę musiał również zdemontować, żeby dobrać się głębiej do samej płyty głównej. O, karta sieciowa Intela. Nie pamiętam, czy tu jest już Wi-Fi. Wi-Fi 6 na pewno, czy Wi-Fi 7, tego nie wiem. Pełnoprawny slot PCI. Dodatkowo slot PCI razy 1. Tak, w tamtym urządzeniu można chyba jeszcze podpiąć dodatkowy dysk, który będzie działał co prawda razy 1, no ale jest taka możliwość. Bateryjka, tutaj widoczny wentylator. Zostało mi jeszcze zdemontować układ chłodzenia. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest to prawdopodobnie komora parowa, chociaż nie wiem, nie znam się. Tutaj jedna śrubka, no i tutaj zostały cztery śrubki. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób chłodzony jest procesor. Podejrzewam, że będzie tutaj ciekły metal, lecz pewności nie mam. Ale chyba widzę taką gąbkę, aby ciekły metal właśnie nie rozlał się na płytę główną. Tutaj jeszcze jedna śrubka. No przyznacie, nie widzieliście jeszcze w środku tego urządzenia. Chyba jeszcze nikt go nie widział, oprócz producenta. No i dobra. Teraz powolutku. Jeżeli tu jest ciepły metal, to nie chcę narobić tutaj żadnej szkody. Dobra, poszło. Poszło. Uwaga. O, termopady, termopady. Tak. Słuchajcie, ciekły metal. No i oczywiście co? Komora parowa. Zobaczcie, jak ten ciekły metal dziwnie wygląda. On jakby był jeszcze z dodatkiem jakiejś pasty. Ale po co? No właśnie. Okej, tutaj ramka. No i tak wygląda cała płyta główna. Co do procesora, to jest SRLD4, czyli mamy tutaj hybrydę. W tym miejscu jest układ PCH. Zdemontowałem wszystko, co się dało. Tutaj oczywiście termopady, układy zasilania, to są SIG634. OK. Układ chyba od sterowania sekcją zasilania RT3624BE. I tutaj nalutowane wszystko, co jest możliwe. No i okej. Wiecie co? Ja tą pastę raczej chyba zostawię. Nie będę tego demontował, no bo po co? Zostawię to w takim stanie, jaki jest. Może to jest jakiś super ekstra wynalazek, o którym nawet nie wiem. Dobrałem się do środka stacji. Oczywiście trzeba zdjąć pokrywę, która jest również aluminiowa, ciężka. No i tutaj zdemontować kilka śrubek. No i teraz tak. Tutaj widoczny jeden wentylator i dodatkowy wentylator jest w tym miejscu. Kurde. Tutaj trzeba uważać, bo tutaj już jest 230-40. I ten wentylator ostatnio coś mi tutaj hałasował. Czy nie wiem, czy coś tutaj wpadło, czy nie. Takie małe coś. Dobra, tutaj staram się może to, wiecie, tak delikatnie. A, tak jak wspomniałem wcześniej, w tym miejscu jest dodatkowy slot i możemy tu wpiąć dysk. Ewentualnie
kolejną kartę sieciową, być może, bo z tej strony mamy gniazda do anteny. Ok, co ja tam będę Wam pokazywał? Tu jest tylko zasilacz, nic więcej nie ma. Zasilacza tutaj nie chcę zbytnio demontować. No tutaj trzeba, wiecie co, być już ostrożnym. A ja nie wiem, czy należy takich do ostrożnych. Ale chcę chociaż tą folię podnieść. Ale się cykam. Bo trzeba to jeszcze rozładować najlepiej. O, dobra, idzie. Mam. Jeden zwykły zasilacz, który produkuje nam napięcie 12V. No, tak to wygląda. Duży zasilacz. Jadź. No, fajnie to zrobione. Tutaj oczywiście gniazdo PCI, włącznik. No, powiem Wam. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. No, to oczywiście na zasilaczach. Na zasilaczach to tak niekoniecznie się znam. Kondensatory, jakiej firmy kondensatory? Czy coś tutaj widać? Niestety, wiecie co, nie widać firmy kondensatorów, więc nie wiem, czy są dobre, czy nie. Ogólnie wygląda to nawet. Jakieś filtry mamy. Strona wtórna i pierwotna, tak chyba to się zwie. No, dobra. Słuchajcie, dalej tego nie kombinuję z tym. Zostawiam to tak jak jest. Komputerek jest już złożony. Jeszcze nie sprawdzony, czy działa. No ale chyba powinno być ok. Taka ciekawostka na temat zasilacza. Na linii 12V mamy 50 amperów. Natomiast moc całego zasilacza to aż 600 W. Czyli faktycznie możemy tutaj podpiąć RTX-a 4090. No ale no, nie mamy wystarczającej ilości złącz, bo trzeba tutaj zrobić, dokupić powiedzmy przejściówkę, czyli z jednego takiego gniazda na dwa. Podsumowując moje testy, bardzo fajne urządzenie, jest to moje zdanie. Producent mi za to nie zapłacił, nie widział nawet filmu przed publikacją. Jedynie co, urządzenie po testach zostaje u mnie i będzie służyło jako kolejna platforma testowa do słabszych kart. Tutaj producent powiedział w kulki, pisząc, że można podłączyć RTX-a 4090. Tak, jest to możliwe, ale trzeba kombinować. Dodatkowy zasilacz, bo oczywiście mamy tutaj wyprowadzone dwa złącza. Kolejny problem, trzeba demontować śledzia w karcie graficznej, bo tutaj mamy możliwość podłączenia karty dwuslotowej. No i robi się problem, bo trzeba na własną rękę chyba tutaj uciąć ten plastik i tam kombinować. Więc to mi się nie podoba. Próbowałem moją kartę MSI wpiąć, ale no niestety się nie mieści, więc sobie darowałem. Pewnie w testach zauważyliście, że mój RTX 3070 był za słabą kartą dla tego procesora. Karta pracowała praktycznie na 100%, procesor nie wiem, chyba 50-60% tam pracował. No ale cóż, miałem pod ręką akurat tą kartę, a warto było jej użyć. Jeżeli filmik się podobał, oczywiście łapkujcie, zostawcie subskrypcję. W opisie pod filmem macie link do sklepu, gdzie możecie zakupić takie urządzenie. Co prawda samo urządzenie, sam mi komputerek kosztuje no, sporo, bo kosztuje 2,5. Natomiast nie pamiętam ceny stacji, ale coś mi się zdaje, że około 3000 wyjdzie. Jak za taki komputerek? No, nie wiem. Zdanie zostawiam dla Was. Widzimy się niebawem w następnym filmie. No i co? Na razie. Hej!